Witam serdecznie. W tym module postaram się wskazać najważniejsze w mojej ocenie elementy albo klauzule, które powinna zawierać umowa z dostawcą. W przypadku realizacji inwestycji jest ona dokumentem najwyższej wagi, gdyż jeśli jest dobrze skonstruowana, przydaje się w szczególności w sytuacji ewentualnego konfliktu z dostawcą. Mówi się nawet o nich, że przygotowywane są na czas wojny. A są to m.in. aspekt biznesowy, czyli to na jakie ryzyko biznesowe firma się godzi, formalny, czyli to jakie procedury. Próbując w miarę możliwości przewidzieć zdarzenia, jakie mogą wystąpić przy realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą mieć dla nas negatywny skutek. Chodzi przede wszystkim o dopełnienie obowiązku należytego sprawdzenia kontrahenta, gdyż ten aspekt będzie również dzielił się na dwie kwestie merytoryczne i formalno-prawne. Kolejnym istotnym punktem będą obowiązki dostawcy. Tutaj w szczegółach opisany powinien zostać zakres obowiązków, jakie dostawca powinien podjąć w projekcie. Głównie chodzi tu o zapewnienie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z.